Stopy procentowe w Polsce znowu w dół. Boom na kredyty mieszkaniowe wciąż trwa, choć nie jest już tak silny. Żabka otwiera dwa nowe formaty swoich sklepów. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy od chyba najistotniejszej informacji dla Polaków, czyli od wysokości stóp procentowych. Rada polityki pieniężnej kolejny miesiąc z rzędu obniżyła stopy procentowe. Obniżka tym razem nie była aż tak mocna i wynosiła 25 punktów bazowych, czyli tak jak spodziewali się analitycy, z tym, że analitycy byli dosyć mocno podzieleni: niektórzy uważali, że nie będzie żadnej obniżki, niektórzy nawet, że będzie taka sama jak miesiąc wcześniej, czyli o 75 punktów bazowych. W każdym razie nie jest to jakieś duże, duże zaskoczenie. No i jeżeli chodzi o Radę Polityki. Pieniężnej, drugi raz z rzędu obniżyli te stopy, te stopy procentowe. No i tutaj mówi Rada Polityki, że koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych. Gospodarkach w strefie euro napływające dane sygnalizują, że w trzecim kwartale roczna dynamika aktywności gospodarczej mogła się dalej obniżać. W Niemczech nawet była, była ujemna. No i też właśnie mówią, że po to, żeby już nie zaduszać tej gospodarki, obniżają te stopy procentowe. Stwierdzenia nie zaduszać nie użyłem tutaj przypadkowo, no bo mniej więcej też o tym mówił prezes Adam Glapiński na konferencji, która odbyła się po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po ogłoszeniu tej decyzji odnośnie na stóp następny, procentowych na następny dzień. No i mówił tam, że, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej zaciskała te ręce na szyi i tego typu różnego rodzaju dziwne rzeczy mówił. Ja naprawdę zachęcam, żeby obejrzeć tę konferencję, jeżeli ktoś myśli, że mamy w Polsce na przykład Lotka, Paczesia, Szumowskiego, no to myślę, że Glapińskiego możemy jeszcze dodać do tej, do tej listy. Jeżeli chodzi o opinie analityków, one nie są już tak mocno podzielone. Raczej, raczej tutaj nie ma jakiegoś takiego bardzo mocnego zaskoczenia. Chociażby pan Piotr Kuczyński, główny analityk Stalionu, mówi o tym, że o ile nie krytykował Rady Polityki Pieniężnej za to, że zaczęła podnosić stopy procentowe w tym momencie, w którym zaczęła, no tyle jednak mówi, że jeżeli chodzi o te obniżki stóp procentowych, to no, to nie jest do końca fanem tego, co się w tym momencie, tego co się w tym momencie dzieje. No, Pierwsze mówi, że banki centralne, zachodnie banki centralne nigdy nie podejmują decyzji mających pomóc danej partii w wyborach. Tutaj, odnośnie Rady Polityki Pieniężnej, to chyba wszyscy mamy tego typu podejrzenia. Oprócz tego pamiętajmy o tym, że ten spadek inflacji no, bo mamy spadek inflacji inflacja jest jednocyfrowa. W dużej mierze wynikał z działań Orlenu, chociażby, który no, obniżał mocno te ceny, te ceny paliw, więc to też miało dosyć mocny wpływ na inflację. I pytanie, czy te ceny paliw po prostu nie zostaną uwolnione po wyborach, więc to może być jak taki czynnik proinflacyjny w następnych miesiącach. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w gospodarce, no to powiedział Piotr Kuczyński, że. Zaprzecza, zwraca uwagę ciągłe zaprzeczanie tego, że RPP działa pod wpływem politycznych sympatii, co według mnie symbolizuje, że jest wręcz przeciwnie. Prezes podkreślał, że jest duża niepewność co do tego, co się będzie działo w gospodarce. To prawda, a jeśli jest duża niepewność, to nie robi się ryzykownych kroków. No a te kroki, które podjęła RPP można uznać za, za, za ryzykowne. No pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o ten cel inflacyjny, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko od, od niego. No i co ciekawe, jeżeli w Stanach Zjednoczonych 1 listopada stopy wzrosną, a jest taka możliwość, to będą takie same jak nasze. Przypomnę, inflacja w Stanach 3,7, w Polsce 8,2. No więc czy to jest rzeczywiście takie przemyślane działanie? No tutaj możemy mieć, pewne, możemy mieć pewne wątpliwości. Czy data wyborów obecna nie wpływa na te działania? Myślę, że też możemy mieć pewne wątpliwości. Zanim przejdziemy do kolejnego materiału, to chwila mojej autopromocji. Ostatnie chwile na dołączenie do mojej zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie omawiam wyniki finansowe, mówię w jaki sposób ja inwestuję, na co ja zwracam uwagę właśnie przy inwestowaniu. No w naszej społeczności jest już nas grubo ponad. 300, 300 osób, jesteśmy inwestorami, mówimy o konkretnych spółkach, o tym w jaki sposób właśnie my inwestujemy. Też omawiam ciekawe wyniki finansowe, czy również omawiam spółki z waszych komentarzy w formie wideo. Na tej grupie są trzy dodatkowe filmy dwa właśnie ze spółek z komentarzy, a jeden taki podsumowujący cały tydzień. Myślę, że warto dołączyć i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Link w opisie filmu. Pojawiła się niepewność co do bezpiecznego kredytu 2%. Pytanie jest jedno, czy po wyborach, a dokładniej po końcu 2023 roku, ten program się skończy, czy jednak nie? Państwo nie doszacowało flagowego programu źródło błyskawicznie wysycha. Chodzi o flagowy program bezpieczny kredyt 2%. Niektórzy uważają, że zostanie zawieszony. Takie zdanie ma chociażby Polski Związek Firm Deweloperskich. Jak dotąd do banków napłynęło 45 tysięcy wniosków. Do końca roku będzie około 70 tysięcy. Z czego? Ponad połowa może zmienić się w kredyt, kredyty objęte rządowym programem dopłat do rat kredytu. To ja nie jestem takim tak pewny, czy rzeczywiście tak będzie. Pamiętajmy, że wiele osób składa te wnioski kredytowe do kilku banków oznacza to, że limit dopłat przewidziany na przyszły rok zostanie w większości albo nawet w całości wykorzystany w 2023 roku. Wówczas bezpieczny kredyt 2% w przyszłym roku byłby, byłby martwy, tak właśnie yy, uważa wiceprezes Polskiego Związku Firmy. Deweloperskich. No i tutaj, jeżeli chodzi o szacunki rządowe, no to w tym i kolejnym roku dopłatami do lat powinno zostać objętych około 50 tysięcy wniosków. Możliwe, że to będzie niedoszacowane, tak, no bo w tym momencie mamy bardzo niski ten budżet na 23 rok, ale mówi się, że ten budżet jest taki elastyczny, jeżeli chodzi o ten rok. Sztywne będą dopiero w przyszłych latach. No i problem właśnie jest taki, że dochodzimy powoli do, do ściany. Pytanie, czy nie będzie właśnie jakiś problem, i jeżeli chodzi o przyszły rok i ten i ten bezpieczny kredyt 2%. Ale zaraz po tym artykule, który mani.pl tutaj pokazało, Minister odpowiedzialny za bezpieczny kredyt 2%, czyli Waldemar Buda, napisał na Twitterze: Uwaga, wbrew doniesieniom Mani.pl, bezpieczny kredyt 2% nie jest zagrożony w 24. Zainteresowanie ustabilizowało się na poziomie około 3000 wniosków tygodniowo. Razem z BGK monitorujemy sprawę w razie potrzeby. Zwiększenie funduszu, z którego realizowane są dopłaty, będzie proste. No, pytanie, czy rzeczywiście. I jest to, jest to prawdą, co, co napisał Waldemar Buda. Pamiętajmy o tym, że jeżeli cokolwiek pisze polityk, powinniśmy na to wziąć taką dosyć mocną poprawkę. Ja tutaj nie będę przychodził do komentarzy, no bo komentarze są, są mocno negatywne, ale myślę, że tutaj i z jednej, i z drugiej strony sceny politycznej są bardzo często te negatywne, negatywne komentarze. Są farmy troli, są ludzie po prostu, którzy lubią pisać negatywne komentarze, więc ja na to raczej nie będę zwracał uwagi. No zobaczymy, ciężko. Jednoznacznie stwierdzić. Z jednej strony, właśnie no, ewidentnie ta obietnica tego bezpiecznego kredytu 2%, który wystartował od lipca, moim zdaniem bardzo mocno wiązała się z terminem wyborów, które no, mają być kilka miesięcy po starcie tego programu. No, z drugiej strony. Czy rzeczywiście będzie wycofanie, czy jednak na razie będą ratowali, ewentualnie przesuwali pieniądze z kolejnych lat właśnie na ten, na ten rok, no tego jeszcze tak naprawdę nie wiemy, także dużo niewiadomych tutaj jest. Skoro jesteśmy przy bezpiecznym kredycie 2%, to warto zobaczyć, co się dzieje na rynku kredytowym, a na tym rynku kredytowym wciąż szał, wciąż hossa, chociaż już nie tak duża jak jeszcze w lipcu czy w sierpniu. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe wyniósł prawie 250%. Pamiętajmy, porównujemy się do bardzo niskiej bazy. No i oczywiście dochodzi jeszcze ten bezpieczny kredyt 2%. Lipiec czy sierpień były lepsze pod tym względem, mocniejsze pod tym względem, jeżeli chodzi o wrzesień, o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36 trochę ponad 36,5 tysiąca potencjalnych kredytobiorców w stosunku do 13,5 rok wcześniej. W porównaniu do sierpnia liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o prawie 6%. Średnia wartość kredytu 417 tysięcy, wyższa o 23% w relacji do września 2022. Oczywiście pamiętajmy, bezpieczny kredyt 2% ma tutaj znaczenie, w porównaniu do sierpnia wzrost o 1,7%. No i oczywiście mówimy tutaj, że ten bezpieczny kredyt 2% ma znaczenie i to dosyć, dosyć duże. Pamiętajmy o tym, że obniżki 100% też będą miały znaczenie. No i jak to wpływa na rynek mieszkań? No myślę, że każdy może się domyśleć. cały czas mamy wzrosty. GUS opublikował oficjalne dane za lokale mieszkalne w drugim kwartale 2023 roku no i mamy wzrost o 7%. Procent. Ceny lokali wzrosły o 3,2% w stosunku do pierwszego kwartału 23. Wzrost na rynku pierwotnym 3,3%, 3. na rynku wtórnym 3,2%. 3, Rok do roku wzrost 7%. Rynek pierwotny plus 10,4%, rynek wtórny 4,1%. Czyli ten rynek pierwotny, no bardzo. Bardzo mocno rośnie, pamiętajmy, że jest no, coraz mniej e, lokali w ofertach deweloperów, więc to też jest dosyć istotna sprawa. No i zauważmy, że patrząc na to, e, jak to wygląda. Na, e, jak to wygląda na, na wykresie, te kwartalne zmiany cen lokali w stosunku do okresu poprzedniego. No nie widzimy jakiegoś takiego mocniejszego wyhamowania. Okej, okay, ono było przez jakiś czas przy końcówce tego 2022 roku, no ale w tym momencie. Raczej już mówimy o tym, że tego wyhamowania takiego mocnego absolutnie tutaj nie ma. Zresztą patrząc na kolejne miesiące, no bo to były dane za drugi kwartał, no to cena metra kwadratowego nowych mieszkań, chociażby w Warszawie, Krakowie, wzrosła we wrześniu o 2% wobec sierpnia. Odpowiednio do 16 i do 15 tysięcy złotych wynika z danych rynku. Rynek pierwotny. No i patrząc na te dane z rynku pierwotnego, średnie ceny za mieszkanie rok do roku w Krakowie poszły do góry o 28%. Mówimy tutaj o rynku pierwotnym, o, o deweloperach 28%, ponad 1 czwarta w górę. Warszawa plus 18, Warszawa, y, trójmiasto plus 19% aglomeracja katowicka plus 23. Więc to też są bardzo dynamiczne wzrosty, wzrosty średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów w stosunku do grudnia 2022 roku. No też mamy bardzo mocny wzrost, tutaj największy wzrost w Krakowie 21%, ale Warszawa też 17%, czyli też mocny wzrost Trójmiasto, Trójmiasto tak, tak samo. I w stosunku do sierpnia, czyli do miesiąca poprzedniego, w Trójmieście spadek o 2%, w... Łodzi na zero, tutaj jeżeli chodzi o Łódź, z tego co kojarzę, tam dosyć mocno deweloperzy współpr współpracują z, z miastem, nie ma aż tak dużego problemu z tymi gruntami rzeczywiście, no to powoduje, że nie ma takiego wzrostu, mocnego wzrostu cen, no ale w innych miejscach jednak ten wzrost cen jest i to dosyć istotny. Oprócz bezpiecznego kredytu 2%, kolejną obietnicą wyborczą już spełnioną po części były wakacje kredytowe, no ale pytanie co dalej z tymi wakacjami? Rząd kombinuje przy wakacjach kredytowych możliwe, że wprowadzi próg dochodowy i możliwe, że to nie jest wszystko. Wakacje kredytowe, które mają być przedłużone o kolejny rok, mają objąć 90% kredytobiorców hipotecznych, dowiedział się nieoficjalnie Money. PL. KNF przygotowuje rekomendacje dla resortu finansów co do ograniczeń w, po, w programie. Bierze się pod uwagę kryterium dochodowe, ale też majątkowe. No więc te osoby, które mają na przykład dużo, yy, dużo mieszkań, no mogą się na to nie załapać. Nawet jeżeli nie zarabiają jakoś tak bardzo, yy, bardzo duże. Słyszymy od osób z rządu, że najbogatsi to nie nasi. Ciekawe gdzie leży punkt odcięcia. Zastanawia się w rozmowie jest Mani.pl osoba z sektora bankowego zastrzegająca sobie yy, anonimowość. No i pytanie jak to będzie w tym 24 roku czy rzeczywiście będzie przedłużenie prawdopodobnie tak raczej ta cała narracja jest że, że tak pamiętajmy o tym że zaraz wybory więc przydałoby się to ogłosić tak na ostatniej prostej żeby jeszcze, jeszcze coś tutaj Dorzucić jakieś konkretne daty, kiedy poznamy tę informację. No, na ten moment nikt nie chce takiej konkretnej, e, konkretnej daty podać. Jeżeli chodzi o same banki, no to umówmy się. Akurat to są przedsiębiorstwa, które do najbiedniejszych nie należą. No, i nawet jeżeli będą te wakacje kredytowe przedłużone, no to. Prawdopodobnie, prawdopodobnie nie będzie to tak potężne obciążenie dla banków, żeby banki miały wyjść na minusie przez cały, w, w całym roku kalendarzowym czy roku obrotowym, więc tutaj ja się nie spodziewam absolutnie straty całkowitej na, w, w bankach, ale oczywiście te odpisy będą musiały być zrobione, tak jak były w trzecim kwartale. Poprzedniego roku były te odpisy wielomiliardowe w bankach tak samo może być może być teraz pytanie jakie te odpisy będą no bo tutaj dopóki mowa była o przedłużeniu wakacji kredytowych o pół roku. To wakacje kredytowe będą kosztowały około 25% tego, co banki zaksięgowały w ubiegłym roku. W całym 2024 roku, jeżeli będą przedłużone, no to ten pułap zwiększy się o 50%. Wówczas yy, z tytułu dwuletnich wakacji kredytowych 8 giełdowych banków straciła po podatku 10 miliardów złotych. No, pytanie, jak rzeczywiście one będą, te wakacje kredytowe będą przedłużone? Jeszcze tego nie wiemy. Uderzy to w banki, ale jak mówię, moim zdaniem to nic jakby nie zmieni w tym, że banki będą wykazywały zysk w tym roku. Wskaźnik PMI w Polsce nie wygląda zbyt dobrze. No, co prawda jest lepiej niż w Niemczech, ale trzeba przyznać, że wciąż poniżej 50 punktów, więc wciąż sytuacja nie jest zbyt komfortowa. Indeks PMI we wrześniu wyniósł 43,9 punkta i to jest trochę lepiej niż chociażby miesiąc temu, gdzie było 43,1, no jednak wciąż do tego takiego neutralnego poziomu 50 punktów sporo nam brakuje, i tak naprawdę problem nie dotyczy tylko polski. Jeżeli chodzi o PMI, no to to jest kondycja przemysłu i tam jest 5 subindeksów: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, czas dostawy i zapasy pozycji zakupowych. No i teraz jeżeli mamy ten wskaźnik poniżej 50 punktów, no to jest przyspieszanie tempa spadku w aktywności ekonomicznej. No odwrotnie jest analogicznie. No i biorąc pod uwagę wielkość produkcji, nowych zamówień, zaległości oraz zaległości oraz zakupów miała malała wolniej niż w sierpniu a prognozy na 12 najbliższych miesięcy należały do najlepszych od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainie w lutym 2022 roku. Jednak spowolnienie pozostało silne, zatrudnienie zmniejszyło się najbardziej od niemal roku. Ceny środków w produkcji i produktów nadal mocno spadały, ale tempo tego spadku było najwolniejsze od odpowiednio 3,5 5. Miesięcy. Więc możliwe, że ten taki najmocniejszy etap tego spowolnienia jest już, jest już za nami, no ale wciąż nie można mówić, że jest jakaś komfortowa sytuacja. No chociaż cała Unia Europejska no, pogrąża się w recesji, PMI kurczy się o to 43,4 punkta, jeżeli chodzi właśnie o strefę, o strefę euro. No, w niemieckiej gospodarce jest naprawdę ciężko, chociaż też zaczynają powolutku wychodzić, no ale tam jest 39,6, nawet prognozy były troszeczkę lepsze, mówiło 39,8. No to są lepsze odczyty niż jeszcze do niedawna, kiedy to było 38,8 poniżej tego 39, no ale wciąż te odczyty na pewno są bardzo, bardzo słabe. No tak naprawdę takich problemów nie mają tylko Niemcy, chociaż Niemcy chyba mają taki no, najpotężniejszy najpotężniejszy problem, tak to trzeba, o, trzeba określić. Jeżeli chodzi o Francję, chociażby przemysłowy PMI uciągnął 44,2 punkty wobec 46 punktów w sierpniu. No więc tutaj mówimy o tym, że jest no, taka no, nie tylko dekoniunktura, ale załamanie indeksu. Jeżeli chodzi o Włochy 46,8, więc no, bardzo wiele państw jest poniżej tego poziomu 50 punktów. A na koniec ciekawostka: Żabka, jak zwykle, wyprzedza konkurencję i wprowadza dwa nowe formaty sklepów. Żabka non-stop otwiera swój pierwszy sklep. Zakupy będzie można zrobić przez całą dobę. Myślę, że wiele osób kojarzy te autonomiczne sklepy Żabka Nano, gdzie są w pełni samoobsługowe, należy mieć aplikację i tą aplikacją tam można wejść. Ale w październiku ruszą też żabki Drive, czyli mówimy o żabkach non-stop i żabkach żabkach Drive. O co tutaj dokładnie chodzi? No pierwsza, żabka non-stop, nowy format. To będzie taka innowacja na polskim rynku. Pierwsza żabka non-stop zostanie uruchomiona w Warszawie i placówka będzie otwarta przez 24 godziny na dobę z 15-minutową przerwą techniczną w środku w nocy. Jeżeli chodzi o październik, to zostanie otwarta żabka numer 10 000. No i dzięki temu to jest, będzie taki model hybrydowy, czyli łączą sklep bezobsługowy ze sklepem tradycyjnym. Od 6 do 23 będą działać jak standardowa żabka z pełnym asortymentem usługami oraz strefą gastronomiczną, chodnogi, kawa. W nocy od 23 do 6 będą funkcjonować jako sklep nano. Będzie możliwe oso wejście osobnymi drzwiami z dowolną kartą płatniczą oraz aplikacją podpiętą pod żabka, żabka Pay. No i tutaj mówimy właśnie o tym, że będzie to otwarte 24 na, na dobę, biorąc pod uwagę. Ten nowy format, no to jeszcze jest jeden, czyli Żabka Drive. W październiku ruszy inny format Żabka Drive. Pierwsze placówki zostaną uruchomione w podwarszawskim Piasecznie przy S7. Drugi jest testowany w Zduńskiej woli pod łodzią. Sklep w formule Drive został stworzony z myślą o zmotoryzowanych klientach sieci. Zakupy ze strefy Żabka Kafe będzie można zrobić bez wysiadania z. Samochodu, no, czyli jak mamy różnego rodzaju restauracje, no to teraz też żabka w to, w to idzie. Ciekawe czy tego typu rzeczy, czyli po prostu tego typu no, zakupy. Też będą interesujące dla, interesujące dla ludzi. Jadące do pracy będą mogli skorzystać z rozszerzonej oferty gastronomicznej. Podróżujący z zakupu samochodem będą mogli odpocząć, wypić kawę lub popracować w strefie ze stolikami. Placówki Drive będą miały miejsca postojowe, parkingi dla pojazdów. Klienci będą mogli przyjechać, robić zakupy z oferty dostępnej z innych, w innych sklepach. Żabka numer 10 tysięcy zostanie otwarta za to w Poznaniu. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, o ile żabka non stop, no to jest, można powiedzieć, trochę zamiennik tej żabki nano, więc coś takiego podobnego już było. No to żabka Drive to jest coś zupełnie nowego. Jestem ciekawy, jak to będzie funkcjonowało. Napisz mi w komentarzu, co Ty o tym myślisz, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo zapraszam Cię na moje inne filmy. Cześć!